Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl. Raz. Już możemy? Raz. Jako pierwszy produkt dzisiaj mamy dla Was pałkę z paralizatorem Shock XTR z firmy Blackfire. Jest to bardzo duży i wytrzymały paralizator, który ma formę pałki. Napięcie tego paralizatora to aż 2 miliony voltów, które zapewnia bardzo mocny efekt paraliżujący. Ładunek elektryczny wywołuje silny ból u napastnika, ale nie stanowi zagrożenia dla jego życia. Korpus został wykonany z wytrzymałego aluminium, paralizator posiada wbudowany akumulator, dodatkowo paralizator wyposażony jest w latarkę, dzięki której nie tylko oświetlicie sobie drogę, ale również możecie oślepić napastnika. Paralizator zasilany jest wbudowanym akumulatorem i ładowany jest bezpośrednio z gniazdka za pomocą kabla, który znajduje się w komplecie. Gniazdo ładowania znajduje się z tyłu paralizatora. Shock XTR wyposażony jest dodatkowo w klips, dzięki któremu możecie przenosić tę pałkę na pasie. A może lektura? Mamy dla Was leśny niezbędnik rodzinny, czyli podręcznik survivalu i bushcraftu. Książka nosi podtytuł Jak przetrwać w lesie i dobrze się bawić. Dzięki tej książce będziecie mogli miło spędzić czas na łonie przyrody z całą rodziną. Zapoznać się ze wszystkimi technikami bushcraftowymi, survivalowymi, ale również znaleźć sposób właśnie na to, jak sympatycznie z rodziną spędzić czas w lesie. Autorzy, czyli Paweł Frankowski i Marian Radar-Wyżykowski, to specjaliści od survivalu i w tej książce przybliżają wszystkie techniki, które będą Wam potrzebne, aby przetrwać i dobrze bawić się w lesie. Kolejna nowość dziś to przeciwsłoneczne okulary z firmy OPC, model All Round Jet. Są to okulary przeciwsłoneczne wyposażone w wizjer, który nie ogranicza pola widzenia. Wizjer został wyposażony w filtr UV400, który zapewnia ochronę przed promieniowaniami UVA, UVB i UVC. Oprawki wykonane są z wytrzymałego materiału TR90, dzięki czemu są lekkie i gwarantują wysoki komfort noszenia. Dzięki polaryzacji wizjera ograniczono do minimum wpływ wszystkich lśnień, odblasków oraz blików, które pojawiają się na szkłach. Okulary świetnie sprawdzą się zarówno na rower, jak i na przykład do uprawiania innych sportów, chociażby biegania. Soczewki w tych okularach zapewniają transmisję światła na poziomie od 8 do 18%. Okulary te kupicie w kilku wariantach kolorystycznych, zarówno oprawek, jak i szkieł. Przechodzimy do nowości od Pentagona. Jako pierwsza nerka Tactical Funny Pack. Nerka została wykonana z wytrzymałej kordury 500D. Takie rozwiązanie charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na przetarcia i rozdarcia. Systemem nośnym jest w pełni odpinany i regulowany pas biodrowy. Nerka wyposażona jest w aż 3 kieszenie, w których można przenosić przedmioty osobiste, akcesoria, a nawet niewielką kurtkę. Kieszenie zamykane są trwałymi zamkami YKK, a także wyposażone są w organizer. Z tyłu znajduje się panel hook and loop, który pozwala zamontować nerkę na innych elementach oporządzenia wyposażonych w panel velcro, a także zapobiega przesuwaniu się nerki na pasie. Nerka występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Zanim o kolejnej nowości z firmy Pentagon, przypominam Wam, że linki do wszystkich produktów... pokazywanych w tym wideo znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz czas na bluzę Pentagon Pentathlon 2.0. Bluza ta została wykonana z mieszaniny bawełny i poliestru i jest to bluza całoroczna. Wyposażona jest w regulowany kaptur. Zapinana jest na zamek błyskawiczny YKK i wyposażona jest w dwie kieszenie biodrowe, które również zapinane są na zamek błyskawiczny. Bluza ta sprawdzi się nie tylko jako uzupełnienie ubioru taktycznego czy wyprawowego, ale również do uprawiania aktywności na świeżym powietrzu. Kolejna nowość to kamizelka taktyczna Condor Sentry. Jest to lekka kamizelka taktyczna Sentry Plate Carrier. Została wykonana z poliestru, co gwarantuje wytrzymałość, a także odporność na przetarcia. Kamizelka obszyta jest systemem Mole Pulse, dzięki któremu można do niej przytroczyć dodatkowe akcesoria i kieszenie. Panele velcro, które znajdują się zarówno z przodu, jak i z tyłu kamizelki, umożliwiają umocowanie oznaczeń, a także na przykład moral patchy. W tej kamizelce można przenosić średnie, a także duże wkłady balistyczne. Kamizelkę kupicie w różnych wariantach kolorystycznych. No i na koniec mamy dla Was plecak MFH Max Fuchs.
Jest to duży plecak o pojemności aż 65 litrów. Materiał, z którego został wykonany, to odporny na uszkodzenia poliester. Od góry plecak zamykany jest klapą, w której umieszczono trzy praktycznie niewielkie kieszenie. Komora główna może być podzielona oczywiście na dwie mniejsze kieszenie. Można do niej dostać się zarówno od góry, jak i od dołu. Dodatkowo plecak wyposażono w dwie kieszenie boczne, które zamykane są na klapę z klamrą. Tył plecaka dodatkowo został wzmocniony aluminiowym stelażem, dzięki czemu można ten plecak wygodnie przenosić nawet przez długi czas. Duża pojemność plecaka pozwala spakować się do niego nawet na kilkudniową dłuższą wyprawę. To tyle na dziś, a mi na zakończenie nie pozostaje oczywiście nic innego, jak zaprosić Was na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!